Romek w bibliotece. Mały piesek Romek bardzo lubił czytać. Uwielbiał swoje książki, które trzymał w pokoju na regale. Niestety, okazało się, że zna je prawie na pamięć. Mamo, kup mi bajeczkę, poprosił, bo tak dobrze znam historię z moich książek, że już mnie nudzą. Wiesz co, Romku, mam znacznie lepszy pomysł, odparła mama. Wezmę cię do zaczarowanego miejsca, gdzie będziesz mógł wybrać sobie taką książkę, jaką chcesz. Naprawdę? Naprawdę, mamo? A gdzie idziemy? Powiedz, powiedz. Zobaczysz, powiedziała mama i uśmiechnęła się tajemniczo. Ubierz kalosze i idziemy. Romek z mamą zbliżyli się do budynku. Był na nim długi napis. By, i, by, ly, i, o, ty, e, k, a, przeliterował piesek. Biblioteka! Mamo, mamo, co to za miejsce? Romku, to jest to magiczne miejsce, o którym ci opowiadałam. Tutaj jest mnóstwo książek i każdy, kto się zapisze, może je wypożyczyć. Mały piesek z mamą weszli do budynku. Osoby, które tutaj pracują, nazywamy bibliotekarzem albo bibliotekarką, powiedziała mama i weszli do wypożyczalni. Dzień dobry, nazywam się Romek i chciałem się zapisać do biblioteki, bo mama powiedziała, że można tutaj dostać ciekawe książki. Przywitał się z panią bibliotekarką. Dzień dobry, Romeczku. Oczywiście mamy bardzo dużo książek. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, ale musisz wiedzieć, że książki z biblioteki się wypożycza, a nie dostaje, odparła bibliotekarka. A co to znaczy? To znaczy, że gdy przeczytasz książkę, musisz ją oddać z powrotem do biblioteki. Nawet jeśli mi się ogromnie spodoba? Niestety tak, żeby inni czytelnicy też mogli poznać historie w nich zawarte. Dobrze, odparł piesek. Proszę, oto twoja karta, z którą zawsze musisz przyjść do biblioteki, jeśli chcesz wypożyczyć książkę. Jest na niej twoje imię i nazwisko. Wow, zobacz, mamo. Wspaniale, odparła mama. A teraz chodźmy znaleźć coś ciekawego dla ciebie. I zaprowadziła Romka do oddziału dla dzieci, gdzie ten nie mógł się zdecydować, czy chce książkę o kowbojach, czy może o dzielnych rycerzach w zaklętym zamku, czy może o zagubionym kotku, czy o wesołej małpce. Mamo, pomóż mi wybrać, bo chciałbym wszystkie te książki. Możesz wziąć, bo na twoją kartę można wypożyczyć 5 książek. Hurra! Krzyknął piesek. Romek zaniósł książki do pani bibliotekarki, gdzie ta wprowadziła je na jego konto. Proszę, Romku, są twoje na całe 30 dni. Ale jeszcze jedna rzecz, powiedziała pani bibliotekarka. Książki mają prośbę do ciebie. Naprawdę? A jakie? Niech same ci powiedzą. Nie dotykaj mnie brudnymi rękami. Nie czytaj mnie przy jedzeniu. Nie zaginaj moich rogów. Nie pisz i nie rysuj po mnie. Nie wyrywaj mi kartek i nie wycinaj obrazków. Czy przyrzekasz wypełnić prośby książki, Romku? Oczywiście, obiecuję. Będę dbać o książki, bo są moimi przyjaciółmi. To wspaniale. Teraz możesz iść do domu, aby poznać ciekawe przygody książkowych przyjaciół. Dziękuję i do zobaczenia niedługo. Koniec.